Nowy piętrowy parking w Katowicach to prototypowa konstrukcja, dlatego nie tylko kierowcy muszą nauczyć się z niej korzystać. Strażacy również, ponieważ będą reagować w przypadku zagrożenia. Nie wszyscy uważają, że taka inwestycja w tym miejscu to dobry pomysł. Łukasz Kądziołka. Katowice chwalą się, że to pierwszy taki publiczny parking w Polsce. Kosztowna inwestycja na razie tylko wzbudza ciekawość, ponieważ nadal nie można z niej korzystać. Trwają przygotowania do uruchomienia wind dla samochodów. Dzisiaj z maszynami parkingowymi zapoznawali się strażacy. Będziemy mieli tutaj pewne udogodnienia jako służby ratownicze. No i dzisiaj jakby było zaznajomienie się z tą całym obiektem, z urządzeniami, jakie tutaj mamy możliwości te serwisowe, czyli wejście w tryb strażaka, żeby po prostu pomóc nam tutaj w efektywnym działaniach ratowniczo-gaśniczych. Na ulicy Tylnej Mariackiej budowa 20 maszyn parkingowych, które pomieszczą 240 samochodów, zakończyła się już kilka miesięcy temu, ale nie wiadomo, kiedy będzie można z nich korzystać. Korzystali na razie nieliczni, którzy przeprowadzili testy. Na grupie ochotników, między innymi właścicieli lokali znajdujących się przy ulicy Tylnej Mariackiej, ta grupa dostała dostępy do korzystania z tego parkingu. Każdego dnia z niego korzystała, a także swoje uwagi, pomysły na usprawnienia przekazywała w takich ankietach. Teraz te ankiety są analizowane. Analizować nie trzeba, żeby zobaczyć, że po wybudowaniu maszyn na ulicy jest bardzo ciasno, co może sprawiać duże problemy kierowcom. Maszyny obserwuje na co dzień jeden z przedsiębiorców, który ma w tym miejscu siedzibę swojej firmy. Uważa, że prostopadłe do drogi wjazdy niekoniecznie usprawnią tu ruch. Pani z dwójką dzieci, które musi z tego samochodu gdzieś wyprowadzić, zostawić wózek. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś zapomni czegoś w samochodzie, który właśnie zaparkował na którymś tam piętrze. No, nie wiem, czy to się w kategoriach zagrożenia można oceniać. Po prostu mamy pewne obawy związane przede wszystkim z wjazdem, wyjazdem, zablokowaniem całej tej ulicy. O tym, czy kierowcy będą chcieli korzystać z tych maszyn, może zadecydować to, ile będzie trzeba za to zapłacić. Na razie nie jest to jeszcze ustalone. Miasto chce, żeby pierwsze samochody zaparkowały tu na przełomie listopada i grudnia.